Hubert Miściewojewski, Ema, bądź na bieżąco. Znajdujemy się na konferencji prasowej przed FEN28, a moim rozmówcą jest Kasper Miklasz. Siemanko Kasper. Kasper, najgłośniejszy teraz transfer to twój transfer do FEN-u. Powiem ci szczerze, no, że tak się spodziewaliśmy, że któraś federacja zgłosi się po ciebie, no bo niewątpliwie być może zająłeś drugie miejsce na Votore, no ale według nas no, to ty byłeś jednak największym zwycięzcą. No, dziękuję bardzo, witam was wszystkich serdecznie. No, moim zdaniem, no, żeby Michała nie było Pasternaka w tym turnieju, no to ja myślę, że ja bym zajął pierwsze miejsce, no. A jeśli chodzi o transfer, no, to się bardzo cieszę, jest o tym bardzo głośno. Ludzie nade mnie wypisywali, jak była konferencja, dlaczego mnie tam nie ma, dlaczego nie ma dla mnie miejsca. A to było specjalnie zrobione tak, że media trening i wtedy byłem pojawiony, no, ujawniony. No, nie zrobiłeś show. Tak, no, mogłem potarczować dla Szymona Bajora, no, Macina Sionosa czy dla Szeliego. No. No właśnie, tarczowałeś Szymona Bajora, być może kiedyś to będzie twój przyszły rywal. Czułeś te jego ciosy na rękawicach? Tak, czułem. Tak samo Marcina Sionosa, nawet bez tarczy zaczynaliśmy pracę robić. To jak mi bił na gołą łapę, no to było czuć. No. To, widzisz, no, to są chłopy po 40 lat już prawie, 120 parę kilo, czy tam 120 wagi, wiesz, to czuć. No, nawet sam wiesz jak jest, no, dostaniesz na szczenę, padniesz no, na pewno no, po takim ciosie. No. Kasper, no właśnie, ty jesteś jeszcze bardzo młody, 20 lat dopiero w tym roku, a tutaj właśnie są chłopy po 40, po 30 kilka lat. Jak ty sobie wyobrażasz swój debiut? Chciałbyś budować swoją karierę tak bardzo powoli, od jakichś takich na początku słabszych rywali? No co ty mordy, ja to nie chcę być, wiesz, skazany na jakichś słabych rywali, ponieważ już mam swoje doświadczenie, trenuję od 9 roku życia. Chcę mieć, dostawać dobrych zawodników. Jeśli teraz wygram tę walkę, chciałbym dostać na pewno lepszego zawodnika, którego dostanę na przykład. Czyli nazwisko już znasz, tak? Znam, no ale no, nie ujawnię, nie mogę ujawnić, no, dopóki no, nie ujawni tego Federacja FEN. No. A na ile walk masz kontrakt? Walk, nie mam na ile walk, mam na kilka lat, no. Jestem związany. Aha, czyli jest taki dłuższy kontrakt. Tak, mogę walczyć za granicą, mogę walczyć też w Polsce, no. Mam taki kontrakt dobry, no. Rozmawiałem przed chwilką z prezesem, to mówił, że twoja kategoria to będzie ciężka. Nie myślałeś o półciężkiej, żeby coś tam zbijać? Tak, myślałem, no, ale powiem ci, że dla mnie to jest za bardzo męczące. Mój organizm nie przyjmuje tego dobrze, zbijania wagi i tak dalej. Ja na przykład ważę na co dzień 108, 110 kilo, na przykład na Votore ważyłem 108 i przez ostatnie dni to ciałem robiłem kardę do 102 i byłem bardzo dynamiczny, tlenowo, siłowo się czułem bardzo dobrze, więc dlatego chcę zostać w kategorii ciężkiej, bo się czuję bardzo dobrze jak na tę wagę, no i moje warunki fizyczne. A jak ogólnie skomentujesz tą kartę FEN28? Które zestawienie najbardziej ci się podoba? To najbardziej, no to na pewno Szymon Bajor, Oli Thompson i Kita Pokrajec. Też bardzo dobry zawodnik Pokrajac, walczył z Jankiem Błachowiczem na UFC, z którym poległ. No, Janusz wygrał wtedy z nim. Kasper, ty na co dzień trenujesz w UFD Gym, tak? Tak, trenuję w UFD Gym pod okiem Dawida Zawady oraz w Polsce pod okiem mojego wujka Krzysztofa Pietraszka, Elita MMA. I tam zostajesz i już nigdzie się nie wybierasz? Nie, właśnie. Jeszcze w poniedziałek, wtorek już zamierzam wyjeżdżać, robić obóz przygotowawczy w Niemczech. Jeśli data będzie już ujawniona, nie mogę powiedzieć, no. To no pewnie to będzie sierpień. Na pewno lipiec, sierpień, granice, no. Na pewno wezmę, będzie, przygotuję się dobrze, wezmę walkę i pokażę wszystko, co będę mógł, no, swojej przestronności, o. A jeszcze mam takie pytanie, Kasper, ty masz kontrakt wyłącznościowy, że możesz walczyć tylko na FEN-ie, czy właśnie takie wyskoki jak na przykład, nie wiem, ten jakiś kolejny super fight w Votore, tak, też mogę, jest możliwe? Mogę, właśnie mówiłem przed chwilą tobie, że mogę walczyć za granicą oraz w Polsce, no. Jeśli nie jest przybliżona gala FEN, na której jestem planowany, że mam zawalczyć, no. Okej, czyli co, możemy spodziewać się Kaspra Miklasza także na super fightie na Votore? Możecie się nawet mnie spodziewać na Votore, no skąd wiem, może być to Eric Olsen, zobaczymy, no ostatnio do mnie pisał ten chłopak, że jest moim fanem, no to zobaczymy, jeśli się potoczy moja walka w sierpniu czy w lipcu na Federacji FEN, no. Skoro jesteśmy przy walkach na gołe pięści, oglądałeś Gromda? Oglądałem, no powiem ci, że znajomy Kuźma Tyson pokazał bardzo z dobrej strony. Finałowa walka to charakter. Tak, zasłużył na ksywę Tyson. No, bardzo dobry chłopak, no co więcej mówić, no. Swoje jeszcze zdobędzie, no na pewno dużo. Żałowałeś, że nie walczyłeś na Gromdzie? Nie,
Nie, powiem ci, że chciałem walczyć na Gromdzie, ale powiem ci tak, o, zgłosiłem do nich się, jak już doszedłem do finału w Otorę, to oni do mnie kilka dni później już do mnie dopiero się odezwali. Napisali do mnie, że tu zaległe coś tam gratulacje i tak dalej, no i że mi życzą wyleczenia kontuzji, no. Ja to na przykład wbijam na przykład w takie federacje, które się odzywają dopiero wtedy do osób, które coś osiągnęły, dopiero się pokazały, no, a nie dają szans dla osób, które się jeszcze na przykład nie pokazały przed na przykład galą jakąś, no. Aha, okej. Okay. Jakbym miał wybierać Wotory, a Gromdę, to bym wybrał Wotorę, na pewno. Dobrze. To co, Kasper, nie zatrzymuję ciebie i widzimy się, mam nadzieję, na tej sierpniowej gali. Na pewno zobaczymy się. Dziękuję wam za wywiad. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Dzięki. Trzymaj. Trzymaj.